Witam, tu Magda. Dzisiaj prosty i szybki w przygotowaniu napój, dlatego że przygotuję sok pomidorowy ze świeżych pomidorów. To jest świetny pomysł na chwilę, kiedy dopada nas tak zwany mały głód, wtedy kiedy chcemy ugasić pragnienie, lub po prostu wieczorem, kiedy dopada nas ta znana ochota na przekąszenie czegoś, a wieczorem nie za bardzo chcemy już podjadać. I taki sok jest wówczas jak znalazł. Robi się tego bardzo szybciutko, więc mam nadzieję, że Was skuszę. Jest lekko czosnkowy, dobór przypraw naprawdę dowolny. Ja pokażę mój ulubiony zestaw przypraw. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do smaku. Przepisy i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak przyrządzam ten pyszny, szybki i bardzo zdrowy sok. Zapraszam. Dwa pomidory w zupełności wystarczą. I teraz tak, ja ubieram je ze skórki. Ale przyznam, że nie zawsze ubieram je ze skórki, czasami po prostu biorę pomidory w całości, wykrawam tylko te nasadki przy ogonkach. A już na pewno nie pozbawiam pomidorów pestek, bo mi te pestki absolutnie nie przeszkadzają. No i teraz te pomidory kroję na mniejsze cząstki i przekładam do dzbanka blendera. No i teraz dodatki. Na pewno sól i pieprz ziołowy. Można także dosolić i dopieprzyć do smaku później, kiedy pomidory będą już zmielone. Ja dodaję te przyprawy na początku, bo już mniej więcej wiem, jakie ilości mi w tym soku odpowiadają. Zatem sól, odrobinka pieprzu ziołowego i teraz w zależności od tego, czy mam ochotę na sok czosnkowy, czy na sok pikantny, to dodaję ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę lub drobniutko posiekany lub kilka kropli tabasco. I ja dzisiaj dodam tabasco. Kilka kropli, nie za dużo. Dzbanek przykrywam i całość miksuję na gładko. W drugiej wersji do soku dodaję jeden ząbek przeciśniętego przez praskę czosnku i raz jeszcze miksuję lub po prostu dokładnie mieszam łyżką. Przelewam do szklanek. I gotowe, gęsty, cudownie pomidorowy. Lekko pieprzny od ziołowego pieprzu i pikantny od tabasco. Delikatnie słony, a w jednej wersji bardzo czosnkowy. Do tego soku można także dodać ulubione zioła. Zauważcie i docencie, że nie dodałam mojej ulubionej przyprawy kuchni włoskiej, która świetnie tutaj do tego soku pasuje. Po prostu dzisiaj nie miałam na nią ochoty, ale wspominam o takiej możliwości. Będzie tutaj pasować także oregano, bazylia, gotowa przyprawa do pizzy oraz wszelkie zioła, które pasują do pomidorów. Szklaneczka takiego soku nie tylko wspaniale ugasi pragnienie, ale także zaspokoi mały głód lub wieczorny głód, o czym wspominałam już wcześniej. No i dodam jeszcze tylko, że taki sok moi rodzice przygotowywali w większych ilościach, takich hurtowych ilościach i zaprawiali w słoikach, tyle że bez przypraw, a potem na zimę wystarczyło tylko odkręcić taki słoik, doprawić po swojemu i pyszny pomidorowy sok gotowy. Myślę, że to świetny sposób, w tym roku z niego nie skorzystałam, ale myślę, że w przyszłym bardzo chętnie po niego sięgnę. No i mam nadzieję, że ten gęsty pomidorowy sok Wam posmakuje i że zechcecie go zrobić. A zapewniam, że naprawdę warto i jak zwykle życzę smacznego.